Super. Szanowni Państwo, witam na konferencji posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. Jest ze mną pani posłanka Agnieszka Pomaska i pan poseł Tadeusz Aziewicz oraz właściciel sklepu Ubambra, pan Wojtek. Spotykamy się tutaj, proszę Państwa, nie bez powodu. Dlatego, że nadciąga tsunami dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich firm. Tsunami wywołane nieudolną od 6 lat polityką rządu, w szczególności właśnie dotyczącą tych małych i przedsiębiorczych. Podwyżki gazu, galopująca inflacja, drożyzna, a teraz chaos wprowadzony w przepisach dotyczących Polskiego Ładu szczególnie uderzy w tych, którzy są przedsiębiorczy i pracowici, w tych, którzy po 89 roku odbywali polską gospodarkę, w tych, którzy wytwarzają miejsca pracy, w małej i średniej firmy. Apelowaliśmy do rządu o obniżkę podwyżek, o obniżkę cen gazu. To jest możliwe do zrobienia. Po naszych apelach okazało się, że można to zrobić dla gospodarstw, dla domów, dla mieszkań, ale mówimy jeszcze, jest w Sejmie nasz projekt dotyczący opłat za gaz dla przedsiębiorców. To są miejsca pracy. To są pracujący ludzie. To są ludzie, którzy budują polskie PKB. To są ludzie, którzy wymagają tak samo szacunku, godności i zaopiekowania ze strony państwa. Mówimy do rządu, żeby wreszcie wziął się do pracy. Inflacja jest do zatrzymania. Oni oczywiście spóźniają się, ale wiele rzeczy można zmienić. Natomiast chaos, jaki powstał przy Polskim Ładzie, w szczególności uderza w te małe firmy. My mamy konkretne rozwiązania. Zgadzamy się z koniecznością podniesienia kwoty wolnej od podatku. To był apel Koalicji Obywatelskiej. Ale wszystkie pozostałe bałagany dotyczące małych, średnich firm, dotyczące samodzielnych rodziców, dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej muszą być przez rząd natychmiast przemyślane i wymagają szybkiej reakcji. Domagamy się też od premiera. I to jest może szczegółowa kwestia, ale ratująca wiele firm. Pilnych działań w sprawie zwrotów pieniędzy dla przedsiębiorców z PFR. Wystosujemy taki apel do pana premiera, żeby przyjrzał się działalności instytucji, która mu podlega. Przedsiębiorcy dzisiaj przez małym druczkiem zapisane zastrzeżenia do umowy i specjalne warunki muszą zwracać po 90% dotacji, którą otrzymali. Co więcej, nie ma gwarancji, że będzie to rozłożone na raty. Dla małej firmy, a to była pomoc dla małych firm, zwrot 200-300 tysięcy złotych jednorazowo do końca marca wydaje się niemożliwy. Nikt im nie udzieli pożyczek, nikt im udzieli kredytów, a pomoc dostawali po to, by ich przedsiębiorstwa nie upadły. Stąd nasz apel do pana premiera, żeby zainterweniował w tej sprawie. Będziemy też chcieli pokazać, jak ważne jest zadbanie o małych i średnich przedsiębiorców, jak ważne jest zadbanie o gospodarkę. Taka firma jak ta to miejsca pracy, to dobra żywność. To miejsce, w którym ludzie mogą bezpiecznie kupować. Pan premier apeluje, żeby przedsiębiorcy obniżyli ceny. Poproszę posłankę Pomaską, która w tej sprawie również przygotowała apel dla premiera. Szanowni Państwo, nie ukrywamy, że oburzyła nas w sposób szczególny jeden fragment, oburzył nas jeden fragment wypowiedzi premiera Morawieckiego z zeszłego tygodnia. Premier Morawiecki zaapelował do sklepikarzy, żeby obniżyli ceny o 5 zł. Nie do końca wiemy, co to znaczy obniżyć ceny o 5 zł i czego to miało dotyczyć, ale wiemy jedno, że przedsiębiorcy, właśnie zwłaszcza takie małe sklepy jak ten tutaj w pasażu na Gdańskim Chełmie, zostają w sposób szczególny dotknięte inflacją, w sposób szczególny zostają dotknięte tym bałaganem związanym z tak zwanym Nowym Ładem, zostają w sposób szczególny dotknięty chociażby podwyżkami cen benzyny czy produktów żywnościowych. Ale ten apel premiera oburzył nas też dlatego, że wszyscy dzisiaj zaciskają pasa. Każdy dzisiaj w związku z pandemią, z galopującą inflacją musi liczyć każdą złotówkę w domowym budżecie czy w budżecie swojego drobnego przedsiębiorstwa. Jest jedno miejsce w Polsce, w którym tych pieniędzy się nie ogląda z każdej strony. Jest jedno miejsce w Polsce, gdzie wydatki rosną w galopującym tempie. To jest kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Proszę spojrzeć na ten wykres. W 2021 roku planowane wydatki 360 milionów złotych. W 2020 360 milionów złotych.
W 2021 blisko 380 milionów złotych. Mamy ten rok trudny, kryzysowy. Rok 2022, proszę zobaczyć, 831 milionów złotych ma wynosić budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier apeluje o obniżanie cen w sklepach, a my apelujemy dzisiaj do premiera Morawieckiego o obniżenie budżetu Kancelarii Premiera o 500 milionów złotych. Co to jest dla niego, jeśli o blisko 500 milionów złotych w ciągu jednego roku potrafi w budżecie jednym zapisem zwiększyć wydatki swoich ministrów, swoich współpracowników i siebie samego o 500 milionów złotych, niech to natychmiast obniży, widząc tę kryzysową sytuację, widząc wzrost kosztów, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców, dla polskich rodzin. Ta sytuacja i ten apel premiera jest po prostu oburzający, zwłaszcza w kontekście tych wzrastających wydatków i zwrócimy się do premiera z tym apelem, podpisując się wspólnie w formie interpelacji na piśmie i oczekujemy szybkiej decyzji i szybkiej reakcji na te skandaliczne wydatki w kancelarii premiera. Bardzo dziękuję. Poproszę może o zabranie głosu właściciela sklepu. Dzień dobry państwu. Pana Wojtka, który też powie państwu, co myśli o tych słowach premiera i jakie koszty przede wszystkim wzrosły. Bardzo proszę, panie Wojtku, może do mikrofonu. Dzień dobry państwu, szanowny Wojciech z tej strony. Ten galopujący, no to jest, można powiedzieć, obniżanie tych VAT-ów i tego, to jest taka przykrywka, bo na przykład co mi da obniżenie 5% VAT-u, gdzie wszyscy mówią, że i tak tego nie obniżą, bo no nie da się tego zrobić, bo wszystko rośnie. Głupie dostawy na przykład na biało. Mi prawie 30% dostawy na biało zdrożały, tak? Jest przerzucanie teraz VAT-u na że paliwo, ściągamy z paliwo VAT. Dla mnie, dla przedsiębiorcy, ściągnięcie VAT-u z paliwa to jest znikoma ilość, tak? Dla mnie jest akcyza ważniejsza z tego, bo ja ten VAT i tak dalej przerzucam. Co dostawa, cały towar drożeje. Wszyscy, inaczej, jak się zaopatrujemy na giełdach, na hurtach, wszyscy mówią, że jest coraz gorzej. Jest duża konkurencja. Wykańczają nas te duże molochy, tak? Którzy walczą trochę nie tak, jak powinno to być w handlu. Proszę nie przeszkadzać. A może tu wiecie, dlaczego pani Magdalena Adamowicz płaci 14,50 za... No ciężko tutaj coś powiedzieć. Ludzie też tracą teraz pracę, bo ja na przykład nie stać mnie na utrzymanie następnego pracownika, tak? Też muszę ciąć koszty jakoś. Sam robię po 13-14 godzin dziennie, żeby koniec z końcem związać. To nie są te czasy, co było kiedyś, kurde. Fajne, jak mówią, Eldorado, tak? Nie ma żadnego Eldorado i nie będzie. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, ja w sobotę dowiedziałem się od jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie kontrolował, czy mali przedsiębiorcy, chociażby tacy jak właściciel tego warzywniaka, będą obniżali ceny na adekwatnie do obniżki cen VAT-u. Ja pytałem pana posła o podstawy prawne. Oczywiście nie ma podstaw prawnych do tego, żeby Urząd Antymonopolowy zajmował się takimi sprawami, bo nie ma tu praktyk antymonopolowych, praktyk monopolistycznych, przepraszam. Natomiast chodzi o wywołanie takiej negatywnej emocji w stosunku do przedsiębiorców, wywołanie napięcia pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy jest tak samo ciężka konsumentowi, a może nawet w wielu obszarach jeszcze bardziej. Urząd Antymonopolowy jest do czegoś zupełnie innego. On powinien badać ceny, które prezentuje PGNiG, czy tam nie ma na przykład kosztów nieuzasadnionych. Niech się tymi sprawami zajmuje, czy nie ma miejsca tutaj cena nadmiernie wygórowana. Natomiast przerzucanie takiej złej emocji na ludzi kompletnie niewinnych uważam za naganne. Jeżeli chcemy walczyć z inflacją, powinniśmy ograniczać wydatki. Więc niech pan premier zacznie od siebie i w pełni popieram apel pani poseł Pomaskiej, bo to byłby realny gest. Jeżeli walczymy z inflacją, ogranicza się nie wpływy do budżetu, ale wydatki budżetu. To jest fundamentalna sprawa. Ten pakiet, który został przyjęty jako pakiet antyinflacyjny, inflacji nie zwalczy. On będzie miał charakter osłonowy. Warto oczywiście osłaniać szczególnie najuboższych, natomiast w efekcie wydłuży sam proces walki z inflacją. W tej chwili może moje ocenie ograniczyć dynamikę wzrostu cen, natomiast wzrost cen nie ograniczy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy.
chyba poprosimy o kontakt indywidualny ze względu na pogodę. Chciałem pytanie zadać, mogę? Chciałem się zapytać, czy Państwo rzeczywiście dołączyli się na przykład z obniżeniem pensji posłów, senatorów, kancelarii właśnie Sejmu, kancelarii też Senatu w ogóle, czyli wszystkich, bo łatwo jest też mówić o kimś, prawda? Czy Państwo dołączacie do tego, żeby ciąć pensję posłom, wszystkim urzędnikom, którzy po prostu za dużo zarabiają? No, zwrócę uwagę na to, że to Jarosław Kaczyński decyduje o tym dzisiaj, ile posłowie zarabiają. Najpierw obniżył pensję posłom, później podwyższył. My oczywiście jesteśmy gotowi żyć skromnie, dostosować się do sytuacji, którą mamy, ale wiemy, że też Jarosław Kaczyński no, z jednej strony sam ponosi decyzję, z drugiej strony jest zakładnikiem, bo dzisiaj ten rząd przede wszystkim walczy i zabiega o to, żeby utrzymać władzę, a nie żeby rządzić. I myślę, że też ten wykres pokazuje, że chodzi przede wszystkim o to, żeby władzę utrzymać i mieć z tego jak najwięcej profitów. Dziękujemy i zapraszamy do